Cześć! Witam Was z przecudownego lasu sosnowo-dębowego, który jest niedaleko mojego domu i przyjeżdżam tu często z moimi chłopakami i z córką, bo i właśnie dzisiaj jestem z chłopakami i sobie poszli oglądać drzewka, zwierzątka, szukać norek i innych rzeczy. Dlaczego chciałam tutaj nagrać filmik? Ponieważ a propos żywienia, a propos diety i stylu życia, słyszę i czytam, że cały czas prosicie o jakieś przepisy na diecie. Powiem Wam, jak ja do tego podchodziłam. Dieta, do której zaczęłam podchodzić, jak najbardziej chciałam jeść wszystko surowe. Gotowane też jadłam, ale tak jakby nie łączyłam tak składników, jak wy robicie jakąś pizzę z kalafiora albo jakieś inne rzeczy. Podziwiam Was za to, że poświęcacie temu tyle czasu, temu gotowaniu i tak dalej. Ja skupiałam się raczej na tym, żeby pokroić sobie marchewki i wziąć ze sobą jabłka, pomidory, na przykład popieprzyć i wziąć ze sobą ogórki, sałaty. Robiłam sobie, jeśli łączyłam warzywa, to robiłam sobie kremy z różnych warzyw, takie zupki, kremy. I ogólnie do dzisiaj to robię, nie łączę warzyw, nawet na zdrowym żywieniu, teraz jak jestem w ciąży. Jest mi troszkę dzisiaj zimno, bo w ogóle padało, więc już się parasolka, a ja jestem na kocyku. Bardzo fajnie jest tutaj. Ptaszki przed chwilą bardzo ładnie śpiewały. Troszkę jeszcze śpiewają, nie wiem, czy będzie je słychać, ale bardzo fajnie. I chciałam Wam życzyć wytrwałości na diecie, ponieważ jesteście, niektóre mnie dziewczyny zadziwiają, naprawdę, tymi swoimi przepisami i tak dalej. To jest fajne, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, żebyście zwróciły uwagę na to, że skupiając się na tych przepisach, skupiając się na tym jedzeniu, cały, tak jakby ta dieta, celebrujecie tą dietę, to fakt, fajnie, ale z drugiej strony musicie się też skupić głową na czymś innym, bo będzie Wam ciężko psychicznie, bo wymyślacie coraz nowsze przepisy, bo tak naprawdę jedzenie jest dla Was bardzo ważne. Ja skupiłam się na tym, żeby nie jeść po to, żeby nie żyć dla jedzenia. Dlatego nie skupiałam się nad wymyślnymi daniami na diecie dr Dąbrowskiej, tylko to, co mi natura dała, jadłam na żywo, jak najwięcej surowego, wtedy się najszybciej leczycie. Dr Dąbrowska w swoich wykładach opowiada, że od jarzyn gotowanych też za długo, to mi opowiadała o jakichś eksperymentach na zwierzętach a propos jedzenia, o psach, o jakichś szczurach, że zdychały po jarzynach po 3 miesiącach i tak dalej. Więc ja sobie to wzięłam do serca. I fakt, że zimno na diecie, więc trzeba czasem coś gotowanego, bo jest tak, ale ja poszłam w stronę właśnie natury, w stronę lasu, w stronę morza, w stronę jezior i bardzo dobrze to na mnie zadziałało i zawsze miałam przy sobie jabłko, jakieś inne rzeczy do schrupania, typu marchewka, seler naciowy, czy jakieś inne warzywa. I w ten sposób robiłam sobie spacer. I nie skupiałam się na tym jedzeniu cały dzień, tylko skupiałam się na naturze, na tym, jak fajnie jest spędzać czas z rodziną, jak pięknie śpiewają ptaki. Nawet zimą jest bardzo fajnie na spacerach, jak się ciepło ubierzemy i tak dalej. Polecam naprawdę, bo endorfiny wzrastają i w ogóle człowiek jest bardziej wydajniejszy, super szczęśliwszy tego dnia, jak wróci z tego spaceru. Dzień szybciej mija i tak naprawdę jest fajnie. Także życzę Wam wszystkim powodzenia na diecie i tego, żebyście jadły dlatego, żebyście jadły tylko dlatego, żeby żyć, a nie żyły dlatego, żeby jeść. To już powtarzam się, bo już w którymś filmiku to nagrałam, ale chciałam Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Pozdrawiam też moją siostrę Olę, która jest w tej chwili na diecie, na 12 dniu diety. Jestem, Ola, z Ciebie mega dumna, bardzo. Nie myślałam, że tak fajnie tą dietę przejdziesz i że nie będzie Cię do niczego tak ciągnęło. Jestem z Ciebie dumna i kocham Cię.
Do zobaczenia, dziewczyny. Na razie, pa.